Cześć! Jeśli oglądacie ten film, to najpewniej zastanawiacie się nad powrotem z emigracji. Prawdopodobnie zbieracie już informacje na temat niezbędnych formalności. Ja bardzo chętnie Wam w tym pomogę. W tej serii filmów skupię się na formularzu U2, dokumencie, który w dużym skrócie służy do transferu zasiłku dla osób bezrobotnych. Oglądając kolejne odcinki z tej serii, dowiecie się, w jaki sposób uzyskać U2, kiedy jest ten właściwy moment, żeby o ten dokument wnioskować i co z nim zrobić w Polsce. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłam. Zapraszam. No dobrze. Pierwsze pytanie, jakie prawdopodobnie Wam się nasuwa, to co to jest U2 i czy to ma jakikolwiek związek z U1? Wspólnym mianownikiem jest tutaj słówko unemployment, czyli z angielskiego bezrobocie. O ile U1 służy potwierdzaniu okresu zatrudnienia i ubezpieczenia w celu nabycia uprawnień z tytułu bezrobocia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz OG, o tyle U2 jest dedykowane dla osób, które już to prawo do zasiłku nabyły i chciałyby go transferować do innego państwa członkowskiego. W Waszym przypadku do Polski. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda U2 i na jakie jego elementy warto zwrócić szczególną uwagę, oglądajcie następny odcinek. Do zobaczenia!